Siemanderko, siemanderko. U mnie jest sobota. Właśnie wyszedłem z masażu. Masażu. Nie relaksacyjnego, no takiego konkretnego rozbijania mięśni i tak dalej. Spiętych. O kurde, powiem wam. Hardo. Dzisiaj Omar poszedł po bandzie. Kurde, nie wyjadę stąd. Trochę mnie przemaglował. Nie powiem, że nie. Więc no kurde. Normalnie niektórzy to nie myślą, nie? Z tym parkowaniem. Bele on stanie, a ty teraz kombinuj, żeby stąd wyjechać. No dobra. Bo to jest w sumie OC, żeby z niego korzystać. Dobra. A meta. Nie ma tego złego. Nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Ale dobra, wracajmy do odcinka. No, czy ty, pani, panie Kowalski, czekasz na ostatni moment, żeby zamówić prezenty do swoich, nie wiem, rodziców, dzieci, znajomych i tak dalej, to czekaj sobie dalej. Pewnie. Myślisz, że kurierzy dadzą radę, albo masz pewność, że kurierzy dadzą rozwieźć wszystkie paczki, które ty sobie zamówisz 23 grudnia na przykład? Niby co roku Impost na przykład zapewnia, że zamówisz do 22-23 grudnia z gwarancją, że paczki zostaną doręczone. Okej, okay. I no teraz pytanie, skąd wiesz, że kurier nie będzie miał wypadku, samochód mu się nie zepsuje, czy ciężarówka się nie zepsuje, która z sortowni do sortowni, z magazynu do magazynu przewożą paczki? Masz taką pewność? Nie masz takiej pewności. Czekasz do ostatniej chwili, potem kurierzy mają coraz więcej roboty. No i potem tak to wygląda. Narzekanie, reklamacje, bo ktoś tam sobie, Kowalski z Gdańska, zamówił paczkę i jest pewien, że ona dojdzie. Nie jest to takie pewne, nigdy nie było. Choć ta cała logistyka kurierska i tak dalej, wszystko zaczyna już od paru lat, można powiedzieć, że hula to coraz lepiej, tym bardziej, że pandemia pokazała, że no ogarniają to firmy kurierskie. I tak naprawdę, gdyby nie paczkomaty, to wszystkie firmy kurierskie miałyby dużo, dużo, dużo więcej roboty. Biorąc pod uwagę, że teraz taki kurier, w okresie świątecznym ma na paczkomat, nie wiem, tam 800 tysiąc paczek. No może nie na jeden, nie? No tam na przykład ma 10 maszyn czy ileś. Więc nie jest to mała ilość. Więc robić to na przykład jako kurier, no nie jesteś w stanie rozwieźć 1000 paczek. Chyba nawet przez, przez 5 dni ostrej charówy od rana do nocy. Pod warunkiem, że wszystko fajnie pójdzie, to jesteś w stanie rozjeść. Ale tak to kurde lipa raczej. Więc jeżeli czekasz do ostatniego momentu i chcesz mieć pewność, że ta paczka dojdzie do ciebie, to nie możesz mieć takiej pewności, że ta właśnie paczka dojdzie do ciebie. Szanujmy się wszyscy, ułatwiajmy też tę pracę kurierom, zamawiajmy to wcześniej. Na przykład teraz jakoś, jest do świąt 2 tygodnie, więc już dobrze by było, to powinien być już ostatni moment, żebyście zamawiali, a żeby oni pod koniec tygodnia przed świętami mieli trochę luźniej, żeby trochę szło odpocząć. Ktoś powie, ja, bo oni w święta dużo więcej zarobią. No guzik, prawda, bo tak naprawdę więcej świąt wypada, więcej dni wypada wolnych, więc to się wszystko powiedzmy wyrównuje. No jest tam troszkę lepszy zarobek, ale nie jakoś taki, żeby to było wow. Bo na przykład święta się skończą i między świętami a nowym rokiem tej roboty stanowczo jest mniej, więc to, że ktoś zarobi więcej, no to jest tam powiedzmy, no nieprawda tak naprawdę. No zarobi się trochę więcej, ale nie tak, że kurde, druga wypłata. No nie. Jest jeszcze raz tyle roboty, ale tej drugiej wypłaty jakoś nigdy nie było widać. Więc dobrze sobie jest to przemyśleć, żebyś ty
kolego, koleżanko zamówili sobie te paczki wcześniej, żeby potem nie było zgrzytów, żeby nie było nerwowej sytuacji, tak jak na przykład ostatnio babka napisała na spodet redutowy na fejsie, że kurier odmówił jej, żeby podjechał 3 km dalej od jej zamieszkania, tak naprawdę musiałby się wrócić. I on powiedział, że się nie wróci, bo ma dużo roboty. Ona miała o to pretensję, powiedziała, że złoży reklamację. Proszę was, nie? Więc tak to właśnie wygląda, tym bardziej, że klienci są coraz bardziej roszczeniowi. Mega roszczeniowi. Przykre jest to, że to jest mój rocznik tak naprawdę. Bo starsze tam osoby są ci nawet wdzięczne, że im tą paczkę przywiozłeś. Kurwa, wiedziałem, że wyjedzie tym jebanym, skurwiałym autobusem. Pierdolony kurwa gorol zajebany w dupę. Jeszcze kurwa telefonem się pierdolony bawi. Tak właśnie jeżdżą kurwa z ludźmi. Telefon przed gębą. Dobra, sorry, że mi się uniósł. No i nie trawię czegoś takiego. Tym bardziej, że to nie jest droga powiedzmy osiedlowa czy coś tam, że przepuszcza się te autobusy tylko droga szybkiego ruchu. I tak się wpieprzył nim, bawiąc się telefonem, jeżdżąc z ludźmi. Porażka. Dobra, koniec tych nerwów. U mnie w pracy, obecnie jako szofera, niewiele się zmieniło. Miałem poniedziałek, miałem wolny, wtorek miałem wolny. W środę byłem za Krakowem, w Skawinie. Czwartek miałem wolny, wczoraj miałem prawie wolne, no. Godzinę byłem w pracy, powiedzmy, no ale powiedzą, że miałem wolne. Poniedziałek może Wrocław. Dalszych planów nie znam. Czwartek chyba Łódź. Będę jeździł nowym samochodem. Znaczy nowym Mercedesem, ale już nowym. S-klasą. Na razie się właśnie czwartek, piątek sam jeździł. Bo powiedział, że chcę się nacieszyć. Wiadomo. Też bym chciał. No i tak to właśnie wygląda. I dzisiaj jest sobota, no wolne, wiadomo, śnieg zaczął padać. Jutro niedziela, no w poniedziałkiem do końca nie wiem, może będzie ten Wrocław, może nie. W ostatnim tygodniu, weekendzie, w tamtym weekend, który był, tamtym weekend to był. Poprzedni weekend miałem niemiły weekend był. Nie umiem znaleźć słowa. Nie był to za miły weekend. Dużo się wydarzyło. Otarło się tak naprawdę o śmierć. Bardzo blisko. Nie mnie, ale mojej córki i narzeczonej. Było bardzo blisko. Na szczęście skończyło się to pozytywnie. Może opowiem to kiedyś w jakimś tam luźniejszym vlogu, co się wydarzyło i że warto zainwestować w pewne rzeczy. Bo koszt niewielki, a może uratować życie. Dobra, to by było na tyle w tym krótkim odcinku. Pamiętajcie, zamawiajcie wcześniej te paczki, kurde, żebyście mieli pewność, że ta paczka dojdzie, choćby nawet z opóźnieniem 2-3-dniowym, ale dojdzie przed świętami. Jeżeli będziesz zamawiać w ostatniej chwili, jest duża szansa, że ta paczka nie dojdzie. Albo cokolwiek się stanie, no. Przy reklamacji będzie chciał złożyć, wszystko się będzie przeciągało, więc warto uczynić to dużo wcześniej. I ja bym tak zrobił, i ja tak robię. Choć wolę iść do sklepu, kupić, zobaczyć to, jak to wygląda, dotknąć, pomacać. I wtedy wiem, co kupuję. No chyba, że byłem w sklepie, zobaczyłem, jak to wygląda, zamawiam przez internet, ponieważ jest taniej, tak? Wtedy to jest oczywiste. Przepraszam. A tak to różnie bywa. Dobra, wyjeżdżam z tunelu w Katowicach i jadę w stronę Chorzowa, a w stronę Siemianowic. Tyle by było ode mnie. Bawcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i co tam dusza zapragnie. Bye.